Siema mordy, z tej strony Zabiaczek, witam z kąciku. Na moim kanale jest to kolejny odcinek z Wbity do Gildii. Na początku też chciałbym was zaprosić na kanał mojego grafika, który macie w opisie. Naprawdę jest to świetny grafik, więc zostawcie u niego suba, możecie do niego pisać. Naprawdę możecie na nim przystać na przyjemną współpracę. No i co? Jak nagrywam ten filmik, jeszcze pod ostatnim filmem nie ma 500 łap, bo jest około 250, bo nagrywam to po 4 godzinach od wrzucenia filmu. Ale jeśli dobijecie tam 500 łapek, to na pewno kto wygrał VIP-a pojawi się w opisie. W tym odcinku możecie standardowo wygrać VIP-a. Wystarczy, że dobijecie 500 łapek w górę oraz napiszecie swój nick w komentarzu. Ale musicie też subskrybować kanał, łapkować film i fajnie, żebyście zostawili dzwoneczek. Oraz na 350 łapek podam wam też kordy bacona w opis. Więc pamiętajcie o tym właśnie, żeby stawić suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek. No i co? Ja was zapraszam do oglądania i elo! Dobra mordy, jestem tutaj pod gildią Brak. Jak widzicie, jest to właśnie kuboj taki z fajnymi trapami, znaczy trapami. Taki, tutaj mamy takie po prostu dobre zabezpieczonka, takie furtki wyłożone. Z tego co wiem, był jeden typek online z tej gildii. To był chyba nawet ten Ritdnan. O kurde, nie wiem jaki to jest nick, ale jest chyba V-Leader. Tutaj mieli bacon, ale go ktoś zebrał, kurczę. I tu ma jakieś beczki, coś, więc co, ja sobie zabiorę te rzucaki. Przygotowałem sobie na dzisiejszy odcinek 32 rzucaki w 3 dni, bo dzisiaj jest poniedziałek, aktualnie godzina 18:09. Nagrywam wam to na środę, więc co, ja sobie poszukam do jakiegoś najlepszego miejsca na wbite. Aha, to mam jakieś nóżki, o kurczę, ty. No, no, powiem, że całkiem kuboj spoko zrobiony. Czy tutaj też mają nogi? No, tu w każdym narośniku mają nogi, ta, no, no, spoko kuboj, naprawdę. Mega, więc co, ja zobaczę, czy oni tutaj mają opsa po tym? Nie, ale pewnie mają mnóstwo stoniarek, więc co, ja sobie spróbuję po prostu ominąć te stoniareczki i wbicie właśnie gdzieś tędy. O, właśnie. Czy tu są... Tak. Tu są same stoniarki, więc ja spróbuję wbić tędy po prostu. Tak obok, żeby po prostu więcej wybuchało, a nie po jednej stoniarce. O, no bo to jest ten spad, więc co? Pyk, pyk. Gdzie to jest? A, tutaj, dobra. Elegancko wybuchło. I co, lecimy sobie na dół. O kurcze. Jak już tutaj wbite mają w ogóle te typy. Gdzie tu może być kuboid? Tu jest obsydian jakiś. O, tu jest jakaś skrzynka już, kurczę. Ej, no nie ej, bez kitu, nie gadajcie, że taka gildia, tylko 4 rzucaki wbita do ich kuba. Ha, bez kitu. Patrzcie to, co? O, ile setów, lol. No, no. Powiem, że, o, TNT. A, to tylko 61, ale to i tak sobie wezmę to TNT. Więc co, dobra, tu są jakieś łopaty, to, to. Tu są jakieś spoko skrzyneczki. Zobaczymy, czy tu coś wypadnie z tych skrzynek. Wow, ile itemsów. O kurcze, no tego się nie spodziewałem, szczerze powiem. Pyk, zrobię tutaj screena jakiegoś. Może na jakąś miniatureczkę do odcinka. O, no tak, o, ta miniaturka będzie spoko do odcineczka. O, ja to powywalam, żeby było jeszcze więcej tych itemów wszystkiego, kurcze. Pyk, pyk, powywalam, żeby jak najwięcej było tego właśnie na miniaturę. Czy coś w tym stylu, tu są jakieś skrzyneczki. Tu mają też kolejne pomieszczenie, nie, tu mają jakieś stoniarki. Kurczę, tu jest skrzynka? Nie, tu nie ma skrzynki. To jest aby, ile mi jest, o kurczę. Ja to powalam wszystko ze skrzynek, żeby nic nie mieli. Gilia, naprawdę, kuboid mają całkiem spoko, bo też właśnie też myślałem, że takie itemy będą też mieli. W porządku, więc co? O, tu też mają, dobra, to wjadę sobie jeszcze tam do tego kuba. Czy coś tu jest? Na środku? Nie, na środku nic nie ma. O kurczę, rozwaliło, jeszcze usunęło itemy. O, no, no, tu coś jest. Tam jest jakiś kuboid, dobra, to pierw może rozwalę tego rzucaka na samym środku, żeby mi rozwaliło to wejście po prostu w dwie strony. Czy tak mi rozwaliło? O, elegancko to mi chodziło. Więc zobaczmy, co oni tu mają. O, są kolejne sety, to oni to powywalam. W sumie, nie no, powywalam mi to po prostu, nie chcę mi się tego sprzedawać nawet. Chociaż mógłbym sobie to sprzedawać, żeby mieć po prostu na jakieś tam bloki emeraldów, czy coś, bo już mi mało z bloków zostało emeraldów. Patrzcie, tylko 26 i tu 24, 4 staki, więc bieda. Ale powywalam im to, w ogóle coś pisaliście, żebym wam pokazywał, co oni mają w skrzynkach i wywalał im to z itemów, że jak wbita to już po całości. Więc właśnie się was słucham. O, emeraldy wezmę, a nie, nie mam miejsca wyku. No dobra, to wywalę. Okej, okay, tu skrzynki już opróżnione. Tu jest jeszcze jakieś zejście, w ogóle, o. No. Kuboid, o, strężyk. Nie, co to jest? Co? Nie, no strężyk, dobra, to jest stręż, tak na chwilę zwątpiłem. Patrzcie, to w ogóle kuboid. O, emeraldy, nie, dobra, to jednak emeraldy, już 40 emeraldów to wezmę. To ja sobie mogę wywalić, no strzały chyba wywalę, po co mi jedna strzała? Więc dobra, to powala mi to wszystko, kurczę, tutaj, pyk, pyk. O, ile setów, lol, sztos, o, bloki. Wywalamy, wywalamy to wszyściutko, nie mają nic. Absolutnie, absolutnie nie ma nic, nie ma nic. Kurczę, pyczone. Nie będą mieli nic, kurde, ale
Muszę przyznać, że Kuboi naprawdę mają mega. Dobra, bloki złota to mi tam nie potrzebne, koks mam. I co tu jeszcze jest? Tutaj też. A tu jest jakaś skrzynka? Nie. Tu nic nie ma. Czy może jakieś ukryte tam jeszcze? Dobra, idę jeszcze zobaczyć w tamtą stronę. Bo tutaj jeszcze były skrzynki. Nie, gdzie tu była skrzynka? Tu chyba próżniłem. Dobra, tu jeszcze nie próżniłem, to skrzynek. Jakieś przyciski, batony. Batony, sneakersy. Więc dobra. Okej, okay. O, tu jest kolejne zejście w ogóle, lol. Patrzcie to, ile to jest i tych skrzynek, jasny gwint. Bez kitu, że ja tutaj wszystko opróżnię. Jabłka to nie, to tam Jonek nawet tego wywalał. Kobl, to dobra, to kobla możemy walić w sumie. Nie wiem, po co wywaliłem tego kobla, ale niech będzie. I lecimy coś tutaj. O kurczę, tu już zabezpieczone. O, tu jest jakieś pomieszczenie, huhu. No, no, to może po prostu wbiję do tego pomieszczenia sobie tutaj. Tak jakby to fajnie rozwalić. Czy oni coś tutaj mają, coś jeszcze? Tu są na pewno staniare same. Dobra, to po prostu rozwalę tutaj tak, o. O kurczę. Czo... O, kolejne itemsy. W tych skrzynkach na pewno są jakieś sety czy coś. To by mi przydało się to jakoś rozwalić tutaj tak, o. I zobaczmy. O, są seciochy. Dobra, tutaj rozwalmy. Może rozwali te trzy skrzynki naraz. O, rozwaliło, pięknie. Elegancko o to chodzi. Okej, okay. Czy tu coś mają jeszcze? No kolejne miecze, jasny gwin. No oni tutaj naprawdę mają mnóstwo tych setów. Ja tu zużyłem tylko 10 cucaków póki co. A naprawdę, no ta gilia traci. O, emeraldy, to nie. Emeraldy są zbyt cenne, żeby... Aha, gdzie one mi poszły? Czy one mi tak, poszły mi hoperem na dół, tak? Na to wygląda. Aha, czyli chyba już ich nie odzyskam. Bo w sumie nie wiem, jak tam wejść do tych hoperów z tej strony. No, no, no nie, no, moje emeraldy, kochane. Który to jest w ogóle poziom? To jest 25 poziom. Nie, no dobra, nie wiem, gdzie oni mają te hopery, te drugie. Tu jest jeszcze jakaś skrzynka, kurczę, jakby to rozwalić jakoś. Czy gdzieś to... O, tu jest jakaś skrzynka jeszcze. O, ile staciochu, dobra, wywalamy im to wszystko. Już 6 minut, 15 sekund nagrania. Tej wbita, naprawdę, no, no, kozacko, kozacko wychodzi wbita. Naprawdę, jest kozak wbita. Okej, okay. Co oni tutaj mają? O, tutaj jest jakiś magazyn, dobra, to jest, chyba. Chyba znalazłem skrzynkę, w której mogą być moje emeraldy. Posprawdzałem, o, TNT, dobra, TNT to wezmę. Tylko nie mam zbytnio co wyrzucić, dobra, w sumie mogę wyrzucić sobie seta jednego całego. O kurde, nie aż tyle, bez przesady. I co, ale żeby tego nie mieli, to też mi wyrzuciły na ziemię, co tam. Rzućmy ich to na ziemię, jolo. Posprawdzałem, co jeszcze mają. TNT, dobra, TNT to jednak wezmę. Dobra, pyk, pyk. Zbiorę sobie jeszcze to dodatkowo. Czy oni mają coś w tych skrzynkach? No nie chcę mi się zbytnio zrobić tych całych skrzynek. Czyżby to był stone jarki? Nie. Tam jakieś złudzenie miałem, że tam był stone. Pyk, pyk. Dobra, nie no, już chyba nic tutaj ciekawego takiego nie ma w miarę. Więc co, ja jeszcze jak znajdę coś ciekawego w tej gildii, to wam to pokażę, a tymczasem już się przenosimy do następnej gildii. Elo! Patrzcie mordy to, ja sobie biegam po mapie, a tu kurde, takie coś. What the fuck? Co jest grane, nie? Patrzę, a tu wieża Eiffla. Mówię, nie, dobra, musi być z tego wbita, więc... A wam tutaj pokażę ten Kuboi, tutaj ma jakieś beczki typy, a naprawdę ta wieża Eiffla mi się tak podoba, że jest niesamowite po prostu, no. Lol, jest tak... No, po prostu nie do pisania, jest beauty. Beautiful. Naprawdę, zarąbista i ten taki płomyk od tego, znaczy promień od bacona tam prześwituje, nie? Naprawdę sztos to wygląda. Aby czekać, bo to trzeba kurde znaleźć jakieś wejście do ich Kuba, bo no powiem tak, Kuboi mają zarąbisty, ale gdzie oni mają wejście do Kuba? Bo jednak gdzieś oni się muszą tutaj respić, tak? Skoro to jest bacon. No nie, ja poszukam to wejście po prostu i widzimy się już za chwilę. Dobra mordy, nic takiego ciekawego tutaj nie znalazłem na tym Kubojcie, gdzie mogło być to wejście, więc tak patrzcie, tam są stołniareczki. Więc co, ja sobie te rzucaki tutaj do eku, zniosę koksika, tak wreszcie, bo to jest strężyk. I sprawdzę po prostu, czy tam właśnie na dole nie ma jakiejś tutaj po prostu wbity, więc czy to jest stoniarka? Tak, to jest stoniarka. I czyżby to była taka od razu wbita szybka? No kurczę, nie no, to raczej niemożliwe, nie, tam są jakieś dwie stoniareczki. Pyk, to jest stoniarka, sprawdźmy, tak, to są stoniarki i co oni tu mają? Nie, dobra, tu chyba jednak nic nie ma. Lol, trzeba szukać dalej. Więc widzimy się za chwileczkę. Dobra mordy, jako że nie mogę tutaj znaleźć wejścia do tego Kuba, więc postanowiłem, że patrzcie to, oni tam mają w narożnikach takie jakby to powiedzieć, takie wejścia, takie wieże tutaj, patrzcie, i
Jednak myślę, że może tutaj będzie wejście, ale... Jednak znowu... Nie tutaj. No ja nie wiem, gdzie nie mogą wejść do Kuba, bez przesady, no. Kurde, no to jest dziwne, tak... Kuboid bez wejścia? Lol, dobra, i odszukać dalej. Dobra, mordy. Ostateczna wbita, taka próba, najwyżej nie wyjdzie, ale i tak wam pokażę ten kuboid, bo naprawdę ta wieża Eiffla... No mi zaimponowała, więc postanowiłem, że kurde, wbije się po prostu tutaj obok tego bacona. No, innej opcji nie ma, gdzie by oni mogli mieć wejście do Kuba, kurczę. Chyba, że gdzieś tutaj jakiś spad znajdę, no nie mam wejścia, no. Jeśli ta gildia jest, ogląda ten filmik, mam taką nadzieję, sorry, że wam przebiłem Kubę, idę, jeśli nagrywacie. Pozdrawiam w ogóle z gildia. I już wam pokazuję, JMWE, no naprawdę, kuboid macie kozacki, szanuję, że to zbudowaliście. Po prostu spróbuję się wbitej koło bacona, bo innej opcji nie widzę. Mam tylko 20 rzucaków, włącznie z tym, którego rzuciłem. Bo jak nie, no to dramat. A widzę, że bacon jest, kurczę, daleko, ale no... Czekajcie, ja sobie może jeszcze zamienię, kurczę, kilo na jakiś szybki. Tutaj mam jakieś szybki kilo? No dobra, mam szybki kilo. Bo, no, tak szczerze powiem, to lipa jest. Ale, no, tak jak mówiłem, kuboid jest mega, mega kozacki, przez co, no... Naprawdę, szanuję. Gdybym był takim sajkiem, to dawałbym jakąś skrzynkę z premium case'u, bo no... Dobra, zresztą nie będę był po prostu zarąbisty kuboid i tyle, lol. Nie będę się rozpisywał tym kuboidzie, naprawdę. Nie no, ruski tu, no, patrz to. Nawet stąd mi to przypomina Paryż i wieżę Eiffla. O, tak. Ja pierdzielę, naprawdę, ale jak już bez kitek, oglądajcie ten film, to napiszcie, gdzie mieliście spad, bo... A mnie to będzie dręczyło, a najgorsze jest to, że jestem na 40 poziomie, a tu nadal nie widzę bacona, ani tego. Ani właśnie spadu, więc trochę lipa. Bo no, przydałby się spad, bo mi kurde rzucaki się kończą. Okej, tu jest coś, jakiś dircik, nie no, teraz się nie będzie, to jest baconik nadal. O, czy... Nie, dobra, myślałem, że tam może będzie ta platforma taka, ale nie. Kurczę, nie wiem sobie co mówić, bo tak się trochę wkurzyłem, że oni tutaj spadu nie mają i muszę się wbijać koło baconika. Przez co, no patrzcie, no nie mam rzucaków, no, ostatnie 12 rzucaków, kurczę. Okej, okay. Który to jest poziom? 42. Tyle rzucaków, a dopiero 42 poziom. Czy to rozwala po jednej kratce? Tak, to rozwala, o, jest. Dobra, jest sukces, o kurde, zrąbałem, ale jest sukces, jest chociaż bacon. Jest chociaż bacon na tym odcinku, halo? Czy on wypadł? Uwaga! Czy to będzie pamiętna chwila? Czy drugi raz już mi wypadł bacon? Nie wypadł bacon, jakby inaczej, ta bacon by mi wypadł, lol. Jasne, bacon by mi wypadł, lol, ta. Zombiaszkowi bacon wypadł na odcinku, ta. To tak prawdopodobne jak to, że usunę kiedyś kanał albo wbiję milion subów. Lol. No ale, no widzicie, macie wbite, że właśnie do takiej gildii z wieżą Eiffla. Naprawdę kozacko. Czy oni tu gdzieś może mają... Kurczę, nie, wiecie co? Ja spróbuję... Nie, chociaż nie ma sensu marnować tych 9 rzucaków, kurczę. Więc co? Myślę, że w tym miejscu mogę się z wami pożegnać w tym odcinku. Tak, zabrałem mi po prostu bacon, taki dodatkowy element do odcinka, bo naprawdę, Kubo, spoko, naprawdę. Mega mi się podoba, więc ludzie, zachęcam was, żebyście właśnie budowali takie pomysłowe kuboidy, bo no, naprawdę, no, ja wam jeszcze raz to pokażę, no. Jednak trochę trzeba poświęcić czasu, żeby zbudować takie coś. Mam nadzieję, że nie wrzucimy tej pery do fosy. Halo? Perełko, o, nie wrzucimy jej do fosy, więc patrzcie jeszcze raz, no. Tak. Na F1, no. Czy to nie jest piękny ten kuboid? No przecież on jest beauty, no. Kurczę, jest ten promyk tutaj, który był, ale no, muszę powiedzieć, że naprawdę. Postarała się ta gilia JMWE. Więc co, mordy? Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu po prostu, o, tak na część tej gilii. Hashtag wieża Eiffla, napisz tak, hashtag wieża Eiffla. I więc no, zostawiajcie komentarze, jeśli ktoś nie subuje, zostawcie subka, łapkę w górę oraz dzwoneczek, więc ja wam dziękuję za oglądanie i elo!